Dlaczego instrumentów sygnowanych mianem Kalisi nie ma już na rynku? Czy to nie szkoda, że firma z taką renomą, z taką pozycją, z taką doświadczoną załogą nagle przestaje istnieć? A co z samym budynkiem, z halami produkcyjnymi, z okazałym frontonem? No właśnie. Spróbujmy zatem rozwikłać kolejny sekret Kalisza. Arnold Fibiger w 1878 roku zakłada swój pierwszy samodzielny warsztat naprawy fortepianów. Mieścił się on gdzieś tutaj na zapleczu słynnego wówczas, a niestety nieistniejącego już Hotelu Polskiego. Kilka lat później Fibiger produkuje swój pierwszy samodzielny już fortepian i w ten sposób zatrudnia 6 pracowników i w ten sposób rośnie jakby potęga rodu i potęga firmy. A skoro już jesteśmy na Józefince, warto też wspomnieć, że kawałeczek dalej pod 21 znajduje się kamienica Fibigerów, jedna z ładniejszych w Józefince, a dodatkowo, jak na owe czasy, bardzo nowoczesna, posiadająca choćby samodzielne centralne ogrzewanie. W roku 1898 Gustav Arnold buduje początkowo niewielką, później stopniowo rozbudowywaną fabryczkę na rogu dzisiejszej ulicy Złotej oraz ówczesnej Szewskiej, dzisiaj Chopina. Z firmą Gustawa Arnolda współpracuje firma jego brata Rudolfa, który na co dzień produkuje ruszty do pieców, ale przy okazji również odlewa tamte ramy do fortepianów i pianin produkowanych przez brata. Te fortepiany, pianina są coraz lepsze. Gustav Arnold zdobywa kolejne nagrody na międzynarodowych konkursach, a medale tam przyznane, odlewy tych medali, wtapia w ścianę wybudowanej fabryki. Zresztą marketing już wówczas działa dość potężnie. Wypuszcza w obieg jakby folder reklamowy, na którym rozmiary fabryki są cokolwiek nienaturalnie jakby powiększone. To wszystko ma służyć jakby podniesieniu prestiżu rozwijającej się firmy. Nadchodzi tragiczny dla Kalisza sierpień 1914 roku. Część fabryki przy już wówczas ulicy Chopina zostaje zniszczona. Gustav Arnold wyjeżdża do Warszawy, ale uważa się, że te zniszczenia jego dorobku przyczyniły się do zawału serca, któremu uległ rok później. Zmarł w 1915 roku, ale jego prochy sprowadzono do Kalisza. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim, jak i zresztą większość członków jego rodziny, na cmentarzu, na który zapewne jeszcze zajrzymy. Firmą zaczyna kierować jego syn, Gustav Arnold II. Jest konstruktorem wielu modeli nowych fortepianów, ale nie dane mu długo kierować firmą. Umiera, piękna śmierć, przy dźwiękach swojego fortepianu w czasie wieczorku tanecznego, bodajże w 1926 roku. I czasy tuż przedwojenne, jest już Gustav Arnold III. Firma wtedy przeżywa lata świetności. Fortepian z firmy Fibigerów pływa na naszych statkach oceanicznych. Gra w polskim radio. Zdobi gabinet ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. A sama firma ma swoje przedstawicielstwa w całej Europie, a również w Stanach Zjednoczonych.
czasie II wojny Fibigerowie należeli do tak często określanych tym mianem tak zwanych dobrych Niemców, czy w ich przypadku dobrych Austriaków. Gustaw Arnold jako żołnierz Wojska Polskiego bierze udział w kampanii wrześniowej, w bitwie pod Bzurą. Dostaje się do niewoli i resztę wojny spędza w obozie niemieckim. Tam zresztą Niemcy proponują mu podpisanie Volkslisty. Nie zgadza się. Jeszcze bardziej w ruch antyfaszystowski zaangażowana jest jego siostra, młoda Elwira. No niestety, po wpadce, dekonspirze kaliskich struktur Armii Krajowej i aresztowaniu i pokazowym procesie zostaje rozstrzelana w styczniu, już w styczniu 1945 roku, zaledwie kilka dni przed ostateczną ucieczką Niemców z Kalisza. W pokazanym przez nas własnym domu w Alei Józefiny Fibigerowie nie mieszkali długo, może nawet wcale. Na zasadzie pańskie oko konia tuczy, wybudowali i zamieszkali w tej ozdobnej willi tuż przy fabryce. Ona w zasadzie do dzisiaj nie zmieniła jakby swojego imidżu. No, może poza jedną ciekawostką. Podobno Gustaw Arnold sam nie korzystał, zakazał wszystkim przychodzącym wchodzić głównym wejściem do tejże willi, twierdząc, że zachowuje je dla samego cesarza. No później, o czym mówiliśmy na cmentarzu, miłość Fibigerów do Niemców jakby cokolwiek stopniała. Po wojnie Gustaw Arnold wraca do Kalisza, oczywiście do swojej fabryki, która w międzyczasie została znacjonalizowana, zyskała miano Kalisi. No a osobom o pochodzeniu Fibigera oczywiście nie przysługiwały jakieś dyrektorskie tytuły. Stopniowo Gustawa Arnolda jakby spychano na dalsze tory, jest zaledwie głównym konstruktorem, a później nawet no, kierownikiem któregoś tam z działów. Ale ciągle żyje sprawami fabryki, która, no, co tu dużo mówić, do lat 90. zupełnie nieźle funkcjonuje. Jest jakby monopolistą w produkcji fortepianów na kaliskim rynku. Pianina produkuje się tylko w Kaliszu i bodajże w Legnicy. No jeszcze kilka lat przed upadkiem zatrudnia kilkaset osób, produkuje ponad 3000 instrumentów rocznie. No ale później już jest coraz gorzej, takim jakby symbolicznym może gwoździem do trumny fabryki jest wypowiedź znanego krytyka muzycznego Jerzego Waldorfa, który oceniając kiedyś grę któregoś ze słabszych pewno muzyków, powiedział z przekąsem: aj, muzyka tego pana brzmi tak samo źle, jak dzisiaj brzmią fortepiany Kalisi. No nieładnie, panie Jerzy, nieładnie. No faktem jest, fabryka upada. Na szczęście tego upadku ostatecznego nie dożywa sam Gustaw Arnold III. On jeszcze w międzyczasie zakłada taką oryginalną, jakby jedną z nielicznych w tej części Europy szkołę, technikum budowy fortepianów, które później zyskuje zresztą jego imię. No a sam w tym budynku dokonuje żywota w 1989 roku. Niestety przemiany ustrojowe i pojawianie się zagranicznej konkurencji zdecydowanie nie wyszły Kalisi na dobre. Fabryka zaczęła chylić się ku upadkowi. Unieważniono wprawdzie akt nacjonalizacji fabryki sprzed 40 lat, ale nie potrafiono jednak znaleźć inwestora, który umiałby przywrócić firmie konkurencyjność, dawny blask. I tak w roku 2007 ostatecznie zakończono produkcję, a fortepiany umilkły. Na jubileusz 110-lecia istnienia fabryki, zamiast otwierać szampany, wręczać stosowne medale, zakład ostatecznie zamknięto. Nawiasem mówiąc, instrumenty te są w Kaliszu wciąż produkowane. Skromniejsze oczywiście skali, bodaj dwóch znacznie mniejszych firmach. A prawo do nazwy i produkcji Kalisi wykupili ponoć Chińczycy. No a budynek cóż, przez ponad 10 lat stał pusty.
i marniał w oczach. Upadały kolejne pomysły na jego zagospodarowanie. Na szczęście w 2015 roku obiekt nabywa jeden z prężniejszych kaliskich przedsiębiorców. Po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków remontuje część fabryczną, gdzie obecnie funkcjonuje już centrum biznesowe. Dobudowuje też nową część, której architektura, być może Państwo zauważyli, we fragmencie przypomina nawet klawiaturę fortepianową. I w tej nowej części znajduje się hotel ekskluzywnej sieci. Być może więc przy fortepianie, który znalazł się w holu tego obiektu, zasiadają czasem mniej lub bardziej wybitni pianiści, a goście hotelowi w nocy, kiedy zasypiają, słyszą gdzieś wśród murów fortepianową muzykę. Miarą cywilizacji jest stosunek do najsłabszych, którzy nie mogą egzystować samodzielnie. Dlatego Fundacja Mocni Miłością tworzy dom świętej matki Teresy z Kalkuty, w którym znajdą oni ulgę w cierpieniu fizycznym i duchowym. Z miłości do chorych stwórzmy wspólnie ten dom, w którym być może kiedyś znajdzie się miejsce i dla Ciebie.